Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy temat routingu w Gatsby. Oczywiście nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do odcinka. Takim podstawowym routingiem, o którym już wspominałem, jest folder Pages. Działa on w taki sposób, że kiedy tworzymy plik o podanej nazwie, to taka ścieżka tworzy nam się tutaj w pasku adresu. Defaultowo plik index.js to po prostu strona startowa. Także zawsze macie jeden plik index.js, który jest waszą stroną startową. Plik 404 to jest strona, kiedy ktoś w waszym pasku przeglądarki wpisze taki root, którego nie ma lub do którego nie ma dostępu. Więc my sobie wpiszmy jakiś przykładowy ciąg znaków, a następnie, jak widzicie, mamy dostęp do strony page not found. Stwórzmy sobie teraz tutaj na przykład komponent about. Czyli można powiedzieć, że jest to strona o nas. Następnie tworzymy sobie podstawowy komponent Reacta. Żeby to zrobić szybciej, możemy sobie to przekopiować, tutaj wkleić. To wszystko możemy wyrzucić. Tutaj nazywamy to about. Następnie musimy jeszcze wyeksportować about oraz tutaj, no nie możemy zawrzeć tego wszystkiego, tylko musimy zrobić coś innego. Dajemy tutaj H1 i napiszmy about. W tym momencie, kiedy tutaj wpiszemy about, to jak widzicie, mamy tą stronę. Tutaj w ogóle dałem po angielsku, nazwijmy to o mnie. Jak widzicie, działa i śmiga bardzo dobrze. No i tak jak widzicie, to jest podstawowy routing w Gatsby. W tym odcinku to tyle. Zapraszam do kolejnego.